Denis Cyplenkow nie startuje w kategorii Open. Dosyć niespodziewane, ale jak widzieliśmy na załączonym obrazku, chyba jakaś kontuzja, chyba jakieś albo piekielne przemęczenie ręki, albo po prostu naderwany jakiś mięsień. Aleksiej Simorenko z zimnym przedmiotem, z lodem przyłożonym do swojej ręki, ogląda niestety rywalizację tylko z bocznego siedzenia. Jestem wręcz przekonany, że nie spodziewał się takiego obrotu wydarzeń, nie spodziewał się, że nie będzie startował. Myślę, że był prawie pewien tego, że będzie powtórka z historii z dnia wczorajszego, kiedy to na lewą rękę odebrał największy puchar. Teraz jest nieobecny w kategorii Open. Wiedział, że ten start mógłby przysporzyć mu jeszcze więcej wstydu, ponieważ zmęczona ręka mogłaby być łatwym celem mniej doświadczonych, mniej silnych zawodników od niego. No i to chyba by dobiło zupełnie jego sportową ambicję, a teraz próbował Terence Opperman wyjść na górę, ale to nie miało w tym przypadku jakby sensu, ponieważ takie olbrzymie, długie ramię Grigaitisa zablokowało zupełnie ten atak i wręcz...